Po raz kolejny za kratę trafił 40-letni mężczyzna, którego zatrzymali suwalscy policjanci w związku z kradzieżą telefonu komórkowego. Okazało się, że dorobek złodzieja jest jednak znacznie większy, a ponieważ to nie pierwszy taki epizod w jego 40-letnim życiu i sąd nie miał wątpliwości, wydając postanowienie o zastosowaniu sankcji w postaci tymczasowego aresztu. W minioną niedzielę dyżurny suwalskiej jednostki policji otrzymał zgłoszenie o kradzieży telefonu komórkowego z pomieszczenia przeznaczonego dla pracowników w jednym zakładzie pracy w Suwałkach. Niezwłocznie udali się tam policjanci, którzy poczynili pewne ustalenia na miejscu zdarzenia, przekazali te informacje funkcjonariuszom Wydziału Kryminalnego, którzy również byli w pobliżu tego miejsca zdarzenia. Okazało się, że przekazane wezwanym funkcjonariuszom informacje pozwoliły błyskawicznie wytypować dość wąski krąg potencjalnych sprawców. Jedną z wytypowanych osób kryminalni napotkali zaledwie kilka ulic dalej. Okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. Zatrzymali sprawcę tej kradzieży wraz ze skradzionym telefonem komórkowym. Dalsze czynności suwalskich kryminalnych doprowadziły do ustalenia, że zatrzymany może mieć na sumieniu nie tylko tę jedną kradzież, ale i inne, jakie zostały zgłoszone policji w sierpniu bieżącego roku. I rzeczywiście mężczyzna przyznał się do kradzieży 3 rowerów i jeszcze jednego telefonu. W związku z powyższym usłyszał 5 zarzutów kradzieży, do których się przyznał i sąd zadecydował o umieszczeniu go w areszcie na okres 2 miesięcy. Łączna wartość sierpniowych łupów złodzieja to blisko 4000 zł. Część odzyskanych przedmiotów wróciła już do prawowitych właścicieli.